Halo? Dobra, bo jesteśmy online. Cześć wszystkim, to poproszę się nam. Spróbujemy czegoś bardziej klasycznego. Zagramy sobie w Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Mam nadzieję, że tej gry nie muszę nikomu przedstawiać. To klasyka strzelanek trzecioosobowych. Tam wydana w którym roku? Około 2004. Poczekajcie chwilę, sprawdzę. Max Payne 2. No, 2003 rok. Kontynuacja Max Payne 1, która okazała się dosyć wielkim hitem. Niestety nie zamierzam grać w jedynkę. Jedynka ma świetną fabułę, którą za chwilę sobie streścimy w tym okienku previously. Niestety jej mechanika jest znacznie gorsza od dwójki. Mianowicie obie gry mają system dostosowywania poziomu trudności. Niestety w jedynce tak on działał, że przeciwnicy stawali się dużo bardziej ognioodporni. Jeżeli dobrze grałeś. Miało to trochę tam uzasadnienie fabularne, ponieważ oni tam byli naćpani takim narkotykiem, który miał robić z nich super żołnierzy, bla bla bla. Ale i tak przez to gra jest była dla mnie dużo mniej przyjemna, więc o ile fabuła jest super i żeby zapoznać się z fabułą, to wszystkim polecam. O tyle już przeżyłem tą grę i nie chcę mi się kompletnie drugi raz przechodzić. To dwójka. Dwójka to jest majstersztyk. To mogę to tak raz na pół roku, żeby przejść sobie dwójkę, to odświeżyć. No. Dobra. W tym razie jeszcze kilka innych spraw organizacyjnych. Gram na wersji angielskiej. I jest jakiś nieoficjalny polski patch, ale po pierwsze nie zawiera on tłumaczeń głosów, co w sumie to jest lepiej, ale kompletnie psuje on tablice komiksowe. Tam zastępuje wszystkie czcionki jakimś Comic Sansem czy czymś takim. Beznadziejnie to wygląda, więc nie ruszamy polskiej wersji. Ciekawe, jedynka miała polską wersję stworzoną przez wydawcę, w której był nawet dubbing i w rolę Maxa wcielił się Radosław Pazura? Chyba go mówię? O ile się nie mylę. Tak. No i ciekawości, jeżeli ktoś chce, polecam na YouTubie zobaczyć, jest filmik z wszystkimi cutscenkami z Radosławem Pazurą jako Max Payne'em. Tak z ciekawości, bo głosy jednak polskie są gorsze od angielskich na jedynce. Ale polecam obczaić. Dobrze, więc dwójkę trzymamy po angielsku. Jeżeli ktoś nie zna angielskiego, no to niestety ma problem, ale dwójkę trzeba przyjmować po angielsku. Zajrzyjmy do działu Previously, Max Payne. To jest streszczenie fabuły. I am Max Payne. My wife and daughter were murdered. It had something to do with the designer drug V. I transferred from the NYPD to the DEA. Went undercover to find their killers. I got too close. I was framed for murder. With nothing to lose. I went after the Mafia during the worst winter storm in the century. My first stop was Vinny Gagnetti, a lowlife in the habit of taking his frustrations out on underage call girls. I left him bleeding in an alley after I'd gotten what I wanted out of him. I met Mona Sachs in a gothic nightclub, Ragnarok. She was a hired killer. We were after the same man, her sister's sadistic husband. I was drawn to her for all the wrong reasons. I made a deal with Vladimir Lem. The Russian was a smooth operator. He helped me get to the mob boss I was after, but I was in over my head. The government was involved. A mystery man called Alfred Woden told me the name of my real enemy, Nicole Horn. Woden and Horn were both members of a secret society, the Inner Circle. She was behind V, behind everything. While working for the DA, my wife had accidentally seen papers that incriminated Horn.
Warden promised to take care of the charges against me if I took Horn out. Deputy Chief Jim Bravora of the NYPD was trailing me by the empty shell casings that I left behind. Gunshots made me deaf to the sirens, but they couldn't drown the sobs of my dead wife. Mona sided with me against Horn. She took a bullet for that. Her body disappeared behind closing elevator doors. I killed Horn. I gave myself up to the police. I had enough evidence against Warden to know that he'd keep his promise. I lied to myself that it was over. I was still alive. My loved ones were still dead. It wasn't over. Okej. Jeżeli chodzi o konsumpcję dwójki, to kompletnie wam wystarczy z wiadomości o fabule, jak co było w fabule jedynki. Aczkolwiek gra ma sporo nawiązań do tego, co się działo w jedynki, nie było tutaj przedstawione. No i sama większość postaci również jest postaciami z jedynki, więc nikomu by nie zaszkodzi, jeżeli grając w jedynkę, w dwójkę zna się ten, ale generalnie to, co teraz widzieliśmy, powinno wam wystarczyć. Ale jeszcze tak z mojej strony, generalnie darzę dużą miłością tą grę. Dla mnie tam sam gameplay strzelania jest idealny. No i sam również klimat, postacie również tak jakoś bardzo trafiają w moje serduszko. Więc dzisiaj sobie co zagramy? Zagramy sobie jak prawdziwi dżentelmeni na najwyższym poziomie trudności. Dead on Arrival. Nazwany gaming mode. Mamy jeszcze inne tryby gry. To jest tryb speedrunnerski, to jest tryb taki przetrwania i to jest tryb gry wybranego rozdziału. Tutaj są właściwe tryby trudności. Gra ma trochę problem, ponieważ kiedy pierwszy raz gramy, pozwala nam zagrać tylko na najniższym poziomie trudności. Zaraz to wytłumaczę. Jeżeli chcemy przejść na najwyższym poziomie trudności, a chcemy przejść na najwyższym poziomie trudności, to musimy grę przejść wcześniej dwa razy, żeby go odblokować. Co w praktyce oznacza, że przechodzimy gry trzy razy w ten sam sposób, prawie, ponieważ poziomy trudności bardzo mało się różnią. Może to wyjaśnię. Gra generalnie sama w sobie nie jest trudna zbytnio, przynajmniej jeżeli jest się w miarę kompetentny w strzelanki. Poziomy trudności różnią się w ten sposób, że detektyw ma skalowalny poziom trudności, więc w zależności od tego, czy lepiej gramy, czy gorzej, to przeciwnicy będą troszkę łatwiejsi albo troszkę trudniejsi. To chyba nie wpływa na ich HP-ki, czy może wpływa na odporność maksa, na kulę, nie jestem pewien, ale raczej wpływa bardziej na zachowanie przeciwników, a nie to, że daje im dodatkowe HP-ki czy coś. Hardboiled natomiast wyłącza skalowanie trudności i sprawia, że cały czas gramy na maksie. Co jeżeli jesteśmy dobrymi graczami, to i tak praktycznie cały czas będziemy grali na maksymalnym poziomie trudności, bo jeżeli stwierdzisz, że jesteśmy dobrzy, to i tak będzie cały czas grać na maksie, więc jak przechodzimy na hardboil, to możemy nawet nie zauważyć różnicy. Dead on Arrival natomiast działa dokładnie tak samo jak hardboiled, tylko dodatkowo wprowadza limit save'ów. Gra posiada funkcję quick save i ogranicza nas, że na każdy poziom możemy wykonać tylko 4 quick save'y. Aczkolwiek 4 to jest i tak dużo, o ile nie zamierzamy save skamować i zapisywać przed każdym pokojem, to 4 quick save'y na jeden poziom to jest wystarczająco dużo, żeby przejść i się nie martwić, więc gramy jak dżentelmeni na Dead on Arrival. Dlaczego chcemy to przejść na Dead on Arrival? To dowiecie się później. Zaczynajmy. Oczywiście fabuła nie może się zacząć od początku. Max Payne. I turned out to be such a damsel in distress. They were all dead. Love kills. Did I love her? Was there a choice? The past is a gaping hole. You try to run from it. The more you run, the deeper, more terrible it grows behind you. Its edges yawning at your heels. Your only chance is to turn around and face it. We are at the scene. Repeat, we are at the scene. But it's like looking down into the grave of your love.
check the area. Hold your fire. Or kissing the mouth of a gun, a bullet trembling in its dark nest, ready to blow your head off. Okej, okay. Teraz retrospekcja. We're losing him. Multiple gunshot wounds, pupils blown, head trauma, God only knows what else. Problem w tym, że to również nie jest początek gry. Teraz to jest środek gry. When I woke up in the hospital earlier tonight, I thought it couldn't get any worse. I opened my eyes and everything slid into focus. She was dead. I was hurt. My crime, what I had done, was like a hungry pit behind me. The world was out of joint. I was hallucinating. I had to get away. W okazji muszę wspomnieć. 2003 rok, Max Payne 2, kompletne najwyższa półka, jeżeli chodzi o grafikę. Dużo efektów postprodukcyjnych. Chociaż dla mnie największa, tak, największa różnica w porównaniu od grafiki, jeżeli chodzi o jedynkę, to odbicie na płaszczu. Piękne. No i poza tym fizyka. To była duża zmiana. To chyba było jeden z pierwszych, najgłośniejszych użyć silnika fizycznego Havok. Więc wszystko jest praktycznie fizyczne, można przewrócić. Bandziory upadają fajnie, jak zastrzelimy ich. To jest fajne. Zatem bardzo duża interaktywność w poziomie. A to jeszcze będziemy mieli kilka szans, żeby pokazać. A jeszcze, wypatrzcie na te dwa paski po bokach, ponieważ gra nie obsługuje rozdzielczości panoramicznych. Ja właściwie na moim monitorze widzę grę na... jest rozciągnięta na monitor. Na szczęście wy nie musicie tego patrzeć. Macie grę w oryginalnych proporcjach, ale no niestety musicie mi wybaczyć te paski po bokach. Są jakieś patche, które niby pozwalają grać na widescreenie, ale to z tego co widziałem, coś mi się tam nikt nie podobało, więc jednak lepiej grać na oryginalnych rozdzielczościach. No i dobra, jedziemy. Wiemy, że coś się złego wydarzyło. Anyone there? Max, about what happened. I would fuck her. Max Payne! Drop your weapon! NYPD, What are you so afraid of? What do you want from me? To jest Mona. Wystrzał z Deagle'a. There was a blind spot in my head. A bullet-shaped hole where the answer should be. Call it denial. I wanted to dig inside my skull and scrape out the pain. Reszta. This is the pain residence. Dr. Magdalena from ER. You can give away the bed you were holding for me. That detective we were waiting for was DOA. She's headed for the morgue. Okej. Okay. Painkillers. Tak. Jeżeli chodzi o podstawowe zasady gry, patrzmy często na takie pudełeczka, w nich zazwyczaj znajdują się painkillery. Painkillery to nasze apteczki. Możemy je szybko używać i leczyć się. No tak jak wcześniej widzieliście, czasami painkillery również znajdujemy w jakichś szafkach. Olek nie wszędzie. A tędy. Freeze, NYPD! Found him! No i dobra. Pierwszy run, którego strzelimy. Oczywiście Max Payne 2 to duże efekty specjalne oraz bullet time.
Max Payne to seria, która pionerowała? Jakoś tak. Jeżeli chodzi o użycie bullet time'a w grze. Generalnie, jeżeli naciskamy prawym przyciskiem, to czas spowalnia. To jest nasza główna broń, jeżeli chodzi o przeciwników. Nie tyle nam to pomaga, że możemy lepiej celować, bo wszystko się wolniej porusza, ale przede wszystkim obchodzi nas to, że pociski znacznie spowalniają podczas bullet time'a. Więc czasami pociski, które podczas bullet time'a można dosłownie omijać, bez bullet time'a byłyby kompletnie nie do ominięcia. Więc wbijając się w grupę przeciwników, najlepiej to zawsze robić z bullet time'em, bez tego najprawdopodobniej szybko stracimy dużo życia. Możliwości. A tego, i wybaczcie silnikowi fizycznemu. Coś się dzieje, kiedy grę się uruchamia na 60 Hz i dlatego to niedobrze, ale nie powinien tak wystrzelić podczas wystrzału. Ale tak już to działa. She's one of them. She's here to kill me. Back off, Payne. Winterson. Okej. Nie wiem, jak to komentować, bo ja kompletnie wiem, o co chodzi, ale nie chcę za bardzo spoilować. Zmienicie z tego, co uważacie. Okej, to zaraz tam wyjdziemy. W okazji tak, chcecie jeszcze świadomym, dosyć popisowym elementem gier były te różne seriale. Generalnie można po grze obserwować w kolejnych misjach, będziemy widzieć jakieś, kiedy będziemy spotykać telewizory jakieś, to będą jakby kolejne odcinki tych seriali, więc jeżeli kogoś interesuje, to można przeglądać, co się dzieje, ale nie jest to aż tak zbyt ciekawe. Nie będę się zawartym. Dosłownie w grze kilka telewizorów, które coś ważnego dla fabuły dodają. Ja będę to pokazywał. Ale resztę... Wiecie, że coś jest takiego się dzieje. Dobra, idziemy. O! Powitajcie Jima, brawurę. To komisarz policji. You're not going anywhere. What happened out there? You did it. Eternal Affairs is breathing down my neck. Did you do it? You killed her. No, I can't. Pożegnajcie Jima, brawurę. Circles until you fall back down to the same hole you were trying to escape from, only the hole's grown deeper. Dobra, idźmy niestety broń. Prędzej czy później będzie problemem. Oh, Winterson. I tried to run from it, edit it out. Winterson was dead. I was a murderer. Okej, dużo się wydarzyło i gra nam nic nie tłumaczy póki, więc pora na retrospekcję w retrospekcji, żeby dowiedzieć się, co się właściwie dzieje. A false start. The hospital bed wasn't the beginning. It was past the point of no return. A fatal choice already made, and it would get worse before the end. The past is a puzzle, like a broken mirror. As you piece it together and you cut yourself, your image keeps shifting. And you change with it. It could destroy you, drive you mad. It could set you free. You, inside, drop your weapons and come out with your hands above your head. You'll see the choices you didn't know you'd made, like staying at work late to chat with a friend, instead of hurrying home to your family. Fan out, people. Circle around. Cover all the exits. Kissing her, I think of the cold laws of cause and effect.
spare those extra units. Call the Central. We need every available unit here now. I am afraid. But I start again from the beginning. Trace my own steps to the scene of the crime. Dobra, zaczynamy od właściwego początku. I had wanted to be punished for what I had done, but Alfred Woden had kept his word. With his influence, ridiculously, I had emerged from my history of violence unscathed, a hero. I didn't thank him. I couldn't stomach it. I left the DEA. I went back to where I had started out, back to the job, the NYPD. Reported shots fired in the warehouse there, acknowledged. It's mine. I'm on it. 10-4. It wasn't a call for a homicide detective, but I knew the address. The warehouse belonged to Vladimir Lem. He was connected to organized crime. We went back a while. Like brothers caught on opposite sides in a civil war. His words. Tak, Vladimir też pewnie powiedział do Maxa, przydałby mi się taki fachowiec jak ty. I raczej Max chyba nie skorzystał z okazji. I need backup. Unknown number of armed perps inside. Possible hostage situation. 10-4, backup is on its way. I'm going in. Wejście główne jest oczywiście zamknięte. Wejdziemy od tyłu. Przy okazji. Nie wiem, czy zwróciliście. To jest ten sam pistolet, który wcześniej mieliśmy. No way to deal with the past. I kept my eyes on the road, off the rear view mirror and the road kill behind me. I chase lesser mysteries, other people's crimes. Za chwilę jeszcze będziemy mieli kaz zbliżeń na niego. Czy nazywa 9mm pistol? Ale to jest dosyć specyficzny pistolet, to jest Beretta 9mm. Taka ciekawostka odnośnie Berety. Beretta nigdy nie była pistoletem służbowym NYPD. NYPD przez większość historii korzystała z rewolwerów, różnych Coltów albo Smith & Wesson. Koło lat 90., kiedy zaczęła przechodzić na półautomaty. Tak, daje funkcjonariuszom kilka opcji, ale to jest głównie Glocki albo Six Hour. Żadną z tych opcji nie jest Beretta. Więc gra trochę oszukuje tutaj, dając Maxowi Berettę. NYPD. Whoa, easy, officer, easy. Just cleaning the place. Come on, officer, it's all legit. I work for the squeaky cleaning company. You didn't hear anything suspicious just now? No, no. Oh, wait. You mean the gun workshop upstairs? Take me there. Move. That's a gun workshop. Sure, officer. If that's what you want. You know, officer, you cops got it easy. All you have to do is go to the crime scene and look around. We're the ones who have to clean up that mess, brains and guts and shit. Detective. DT, huh? You know what I mean. You get the credit, what do we get? Right. Oh yeah, you know what I'm saying. Czekaj. Mięśniaki tutaj w tej grze mają dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, więc warto przy okazji ich słuchać. Nawet jeżeli udają, że kompletnie nic nie słyszeli, żadnych strzałów na poziomie wyżej. Okej. Okay. Oh, detective, I've got something for you. Okej. Okay. Dobra. Raz idzie jeszcze kolega. Rozkoczmy go. Dobra. Dobra, i tak, przy okazji nie musieliśmy tutaj wchodzić, mogliśmy go zastrzelić, kiedy tylko otwierał drzwi. Maxio by powiedział coś wtedy, nie dałem się zwieść, wiedziałem, że on mnie prowadzi do pułapki, ale zagrajmy to jak prawdziwy. Przy okazji, jedna z bardziej, rozpoznawalnych rzeczy, czyli skoki.
okazji wczucie się w muzykę, jest świetna. Wyskoki zza roga. Czy zza rogu. Gaz, powiadasz. Byli ludzie w historii, którzy próbowali tego. To na razie jest całkiem łatwa. Po prostu chodzimy sobie, strzelamy, wszystko pada od kilku strzałów. Fajnie. A, przy okazji, to są chyba Rosjanie. To będzie później miał wpływ na fabułę. Wyskoki nie są... Fajnie wyglądają, ale nie są aż takie praktyczne. O ile póki co... To dosyć łatwi przeciwnicy, jesteśmy w stanie wszystkich wystrzelać zanim wylądujemy. Później to nie będzie takie łatwe, a kiedy już wylądujemy na ziemi, jesteśmy kompletnie bezbronni. Więc w późniejszej części gry bardziej praktyczne jest chodzenie z bullet time'em. Chyba loot bar. A że ich będzie więcej. The room looked like gun storage, but it had been cleaned out. Dostaliśmy chyba nic więcej. Co się mamy? Tutaj. Up. Dobra. The answering machine had a message on it. Okay, shotgun ammo. Where is it? Shotgun. Dobra. You've reached Annie Finn. I'm not here right now because I'm building some nasty things that kill. So leave a message after the beep. You have one new message. Sweet Annie. What? Przy okazji, to jest również. To jest również kwestia, którą powiedział do Maxa w jedynce, że jeżeli coś by się działo, to po prostu tylko gwizdnij i będę tam na miejscu. Okej. Ani pracuje dla Vlada, ale jeszcze nie widzieliśmy Ani. Produkt to mogłoby, można by uznać za Ani. A więc amunicji. Aha. Enough chit chat. Finish her. Wait, the mob guys attacked us. I have no beef with you guys. You took them out. Listen, I work for Vladimir. Honey, you work for no one. What do you want? We can. NYPD, drop them. Finish her. Oh God, no. Like all the bad things in my life, it started with the death of a woman. I couldn't save her. After him! Don't let him get away! Ooh! What gun? Dobrze. Ej, tu idzie chyba kilku gości. No może przywitajmy ich z migrantami. Ja chyba nic więcej nie ma, to... A jeżeli chodzi o minigram...
się drzwi otworzyły. Gdzieś się otworzyły. Dobra, tak się robi z bullet time'em. Niestety... obrzyn jest bardzo mało praktyczny. Jednak ograniczenie tych pocisków jest za duże. Te dwa pociski tylko na magazynek. Więc mamy na szczęście już zwykłą strzelbę. Będziemy mogli się nią za chwilę pobawić. Come on. Finally. To jest wystrzał z dzika. Hey. Mona? Max, we gotta stop meeting like this. To również jest kwestia z jedynki. If you think nothing can get to you, you're lying to yourself. At best, you're temporarily dead. A lightning bolt can reanimate you without a warning. No pamiętajcie sobie tą kwestię. To jest... ja posiada kilka naprawdę świetnych, świetnych tekstów. To był jeden z nich. My backup had arrived, but the cleaners were slipping away, making a run for it. O nie, nie pozwoliłem na to. Dobra, idźmy do punktu wyjścia i... kontacze uciekają. Dobra, nie chciałem tego zrobić. Nie najlepiej mi idzie, ale chyba przeżyjemy to. Dobra. Together on this. Interesting, jest policjantką. Max, stuknąłeś policjanta? You screwed up. It's unacceptable that she's dead. You can do better. I played it as business as usual. But everything had changed when those elevator doors opened to reveal Mona. Annie Finn was a licensed gunsmith, licensed dealer in firearms. Right. The property owned by Vladimir Lem. Three groups. One, DOAs who had connections to Russian OC. Identified as Finn's employees. Two, the Mafia. And three, the clowns wearing the cleaning company jumpsuits. They mentioned a name, Kaufman. This one's evil. It has only started. I don't like it. I don't like it a bit. It's yours, Payne. It makes no sense. For you, Winterson, homicide. Sebastian Gate. It's gonna be all over the news. The senator? Winterson was the ideal. Sebastian Gate to jeszcze ktoś, o kim będziemy słyszeć. Bravura knew it too. Zapamiętajcie to. We got lucky. There's an eyewitness. She hovered over my shoulder, whispering warnings. I didn't want to listen. Mona was the suspect in Winterson's case. I didn't tell him I had seen her. I wanted to stall. Maybe it was because she was alive when everyone else kept dying on me. Survivor's guilt washed away. Detective Winterson's phone. Give me that. Your boyfriend. Oh, Winterson. Squeaky cleaning company. Kaufman had come up empty. Oh, that's Vinny. Vinny Gagnetti. I needed to talk to Vlad.
Get his version. Be the bearer of bad news on Annie Finn. Vlad had bought the old Ragnarok nightclub. He was renovating it into a trendy restaurant, Vodka. Mona's appearance had triggered a dislocation. A w poprzedniej misji widzieliśmy. I felt elation with it. Fear that all the past evils had come along for the ride. Vlad! Max! 911! Bad guys with big guns! They've got me pinned down at the entrance hall! Could use some help! Could use it now! I had to find another way to reach Vlad. Max, przynosi nieszczęście. My case had a life of its own. I got in through the back door. Jakkolwiek się pojawia, zaczyna się robić ciasno od pocisków. My previous visit here lurked in the shadows. A musty smell under the coat of new paint. Ladies and gentlemen, allow me to present Max Payne, New York's finest, with the biggest mobster body count ever. Dearest guests, prepare to die. Bitte. Max, I'd love to come and welcome you, but I'm busy dodging bullets and hiding under a desk at the moment. Stop it! Two men get it! And he's down. All clear here. Hey, they want war? We'll kill him. Right, Fats? They got what's coming to them. What? Ale słuchajcie tego akcentu. To jest wyraźnie akcent. Someone was talking on the other line. Nothing to worry about, baby. I'm going to be all right. When haven't I been all right? Max is here now. You know Max. I'll call you when it's over. I love you, baby. Oh. Vlad was a perfect gentleman, reassuring his girlfriend. Ładna dziewczyna. Ciekawe, z kim chodzi. Kazi, też tutaj możemy znaleźć. Teraz właściwie pomyślałem, że przeszedłem poprzednią misję, nie wykonałem żadnego zapisu. Prawie zginąłem. No to było nieodpowiedzialne. Ale dobra. Najwyżej. O, mam też inni gramy dla... To było za wykorzystanie amunicji do Nigrama. Przy okazji, jak byłem mały, myślałem, że Inigram to inna nazwa dla Uzi. Kiedy byłem troszkę starszy, dowiedziałem się, że nie. Inigram to amerykański pistolet MAC-10 czy MAC-11. Uzi to Uzi, to jest z produkcji bodajże izraelskiej. Więc mimo, że oba to są takie pistolety maszynowe, z dużymi, które szybko plują 9mm, to są dwie różne bronie. Mike the Cowboy. Mija Cowboyet. You're Max Payne. Afraid so. Max, I'm Mike, Vladimir's friend. You are the sheriff. How about making me your deputy? Let's go bail out your boss before he talks us all to death. Let's ride. Witaj milicji 96. Jedna sprawa, jeżeli chodzi o Majka, raczej nigdy niezbyt często udaje mi się doprowadzić, żeby on przeżył tą misję. Aczkolwiek, jeżeli uda nam się zrobić tak, żeby przeżył on misję, to on będzie pojawi się w ostatniej cutscence oraz w późniejszych misjach. Nie, w jednej późniejszej misji, ale to jeszcze później o tym wspomnę. Chodź, Mike. Quick save. I jedziemy. Oh, Captain Baseball Bad Boy. I still love you, don't you? They asked for it. Just follow the trail. That's more Jesus like Christ, it. Christ, apocalypse now. Got some heavy shit here. Tone it down. Just take everything. Leave them nothing. Hey, be on the lookout. The Russians are sneaky bastards. I think we're the same. Winterson would have found a way to do this nice, neat, and clean. Logic told me backup should be on its way. Someone must have heard the gunfire. Logic was such a liar. The only way to do it. Hey, Chip, one of ours, we go dental on him. Hey, what can you do?
Vinny's the boss. A właśnie, zabicie go to najlepszy sposób, żeby dostać pierwszy AK, ale dostajemy tylko jeden magazynek jego, więc to nie jest tego opłacalne. Dopóki on strzela, ma nieskończone magazynki. Hey boys! Nie umieją się bawić. Teraz chyba będzie ten moment, którego nie lubię. Nie, później będzie moment, którego nie lubię. A nie, jeszcze nie skończyłem. Dobra, Majki. To mamy. O, gotowy. Nadal się. Dobra. Przy okazji, zazwyczaj jak mamy 8 painkillerów, 8 to jest max, to przydaje się zużyć, przynajmniej żeby mieć no, 7. Bardzo często się nie zauważy, że jakieś painkillery leżą w podłodze. Jeżeli będziemy mieli max, to zużyjmy tyle, żeby się uleczyć na maxa i wtedy nie zryzykujemy, że czegoś nie podniesiemy. Dobra, Majki, na razie idzie całkiem nieźle. Korzystajmy z naszego drugiego save'a. Okej, okay, tego momentu trochę nie lubię. Aż jestem na dole kilku ludzi, których ciężko dostrzec, które strzelają. Trzymajcie to. Ej, Majki żyje. Na amunicji 9 mm nie musimy się szczypać, zawsze mamy tego dużo. Hej, Majki, nie szarżuj tak. Miejmy prochów. Okej, to jest moment, którego nie lubię. Ubezpieczaj mnie na górze. Przyda przedostatni pixel. Moment, który trochę nie możemy pominąć, przyspieszyć. Po prostu oni będą przychodzić co jakiś czas i do nas strzelać z różnych stron. Był moment, który pierwszy raz się nadziałem, jak pierwszy raz to przychodziłem tą grę. Ej, Mike chyba jeszcze żyje. Ups, dobra. Szczęście zapisałem za szybko. A mam tu jeszcze kałasznikow. Ups, dobra. Pamiętać, z której strony potem na dalszym nie zastrzelili. To jest właśnie bardzo chaotyczne starcie. Ej, Majki, żyjesz? Żyjesz?
Dobra, mamaj ci przeżył. To jest czysta gra, bez żadnych modów. O, Vinny Gagnitti. Też ulubione w tej grze Włoch. I to jest Wład. Władek. Hang on, Vlad. Max! I'm coming. Not him! Fuck! 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 What are you waiting for? Circle around and kill him! Kill the cop! Tak się nam przyda nasz ostatni save. A teraz stąd wyjdą. Jest nam save. A? What? Idziemy! No i zobaczcie, i to się pokazał Mikey. Oczywiście, gdyby nie przeżył, to by się tutaj nie pokazał. My hero! You saved my life! I could kiss you! Okej, przy okazji, w takim razie zobaczymy w późniejszej części gry, gdzie się jeszcze pojawi Mikey. To jest dosyć szczęśliwy zwykł okoliczności, że przeżył. The mafia underboss has made a deal with someone powerful. What was it you did for a living again? Scout's honor, detective. I have mended my ways, evolved to a higher level. Vodka will be the best restaurant in the city. I'll be rich and famous. Annie was a princess. They killed her for no reason. You hurt your hand just now? A hot date yesterday. Can I tempt you? Let's pretend I'm on duty. Kiedyś się dowiemy, o co chodziło z tym hot date. Nie spoilując. Home, sweet home. Something in the night felt like a door had been opened. An echo of the past. An old monster snapping its eyes open in the depths of my brain. Closing your eyes forces you to look at the darkness inside. And now, address unknown. I hadn't slept in a long time. When I did, my dreams were nightmares. I was trapped in a nightmare. My evil double had taken my girlfriend. In a nightmare, every choice you make is a wrong one. Following him, I had somehow slipped into a twisted, alternate reality. Noir York City. I would wake up at night, afraid that day was a dream I'd forget. Hey, jedna z sekwencji sennych. My double was John Mira. He was the devil incarnate. A fallen angel. The flesh of fallen angels. He was a serial killer. He had framed me for his murders. As the flesh of the fallen angels, to jest kwestia dosyć często powtarzana w jedynce. Tego co się rozumiem, to ona trochę odnosi się do Maxa, czy do jego żony. Someone slipped a note under the door. It was a clue. To jest mieszkanie Maxa. Ono tak wygląda nie tylko w koszmarach. W okazji, w prawdziwym świecie jesteśmy trochę w dupie z naszym śledztwem. Zauważcie, że Vlad powiedział, że to niby ludzie Winniego zabili Ani, ale po pierwsze tak, nie mieli włoskiego akcentu. A po drugie, Włosi, których zabiliśmy, Włada, nie byli ubrani w ciuchy czyścicieli, czy sprzątaczy. Więc to trochę się nie trzyma kupy. Więc nadal nie wiem, skąd się wzięli ci sprzątacze. Kto tu puka? Max, sorry I woke you. Co? Shh.
secret. You must tell no one. A właśnie Mac zrobił, nikomu nie powiedział, że widział Monę. To władz dzwonił do Mony? Chodzą razem? We need to hit the place now. Payne's in there. They know that you know. You must run. Max Payne! Drop your weapons and come out with your hands above your head! This is your final warning! Run, Payne, run! We are gonna shoot! Biegnij, Max! You don't need a lawyer. Just tell us what you did. Payne, you're done. Everything you say will be used against you. What are you hiding? She's alive, isn't she? People get near you, they die. You killed your family. You killed them all. Confess. Do I get my phone call? You already got it. Nie, tak się bawię. Policji. To nie jest kontra inny policjant. When you're waking up, the world is a blur. What was clear in a dream suddenly makes no sense. No surreal rescues, no easy magic way out. A jednak ktoś pukał. But you are awake. I had woken up to a knock at my door. Mona, I was wondering when you'd show up. Mona? Max, I'm not here to kill you. Aren't you going to ask me in? No. You are in danger. No, ufaj dziewczynie, jest w broniu. Both of us are. There's a contract out on us. There's no us in this. You're a murder suspect. I should take you in. I was hiding behind the badge. The real thing is never what you think it will be. Sniper! They found me. This was a mistake. Oh, Mona. Wait, Mona. Czekaj. She had woken me up. She had tak właśnie, przechodził przez okno to słychać strzał. Being shot at. I had to catch her, find out what was going on. Lepiej tego nie robić. Kazi, jak się mam o tym jakieś? Łazience trzyma tylko mocno. Okej. Okay. Dobra. Nie ma sensu jej gonić, takie nie dogonimy. Nie wiem, czy to jeszcze jakieś dodatkowe. Chyba nie, chyba wszystko. Dobra, nieważne. No to biegniemy. Max jak zwykle ma pecha, jeżeli chodzi o wywoływanie kłopotów. No one's driving me out of my home. Careful with that gun, lady. The detective from 304? I have another gun like this if you need it. Run? I didn't want to shoot. He gave me no choice. This is my home. I have a right to defend it. A, to jest ostra babka. Już tutaj jest ta broń. Painkillerów. Okay, let's see that shotgun. Come in. Nie potrzebuję go aż tak zbytnio, ale fajnie pogadać tu. This used to be a nice neighborhood. Chyba musiała być bardzo, bardzo dawno temu. He was trespassing. You saw it? Ja widziałem. Lock the door. Don't open it for anyone but the police. Taka mała interakcja z sąsiadami. Something was barring the door from the other side. Ona poszła w tym kierunku. Teraz jej nie dogonimy. They're coming to take you away.
Okej, okay, już zapomniałem, gdzie powinniśmy iść. They jammed the elevator. Nie tutaj. Tam? Tutaj. O nie. Dobra, to będzie pierwszy save. Tak. Max Payne ma kilka sekwencji zręcznościowych. Najgorsze, co może być w tej grze. Troszkę mnie podziurawili, ale nic strasznego. Łódka. No, no, put it back on. Here. Okay. Nice finding you here. What you looking for me by chance? My lord, I was. No, I was. Cześćcie. Kaufman wants us taken care of. Let's just find the guy so we can off him and go home. Know what this is? The finale, the climax before the credits roll. Huh? Gada. Dobra, nieważne. Tego mówiłem, że wyskoki nie są zbyt praktyczne. Zazwyczaj zanim zdążymy wszystkich zabić, jesteśmy na ziemi i leżymy bez broni. Such a nice young man, coming to see an old lady like me. Just passing through, ma'am. Such a nice boy. Not like the ones upstairs. They say they're renovating, but it's too quiet. They're up to no good. The doctor gave me pills for my hip, but it's all better now. You should take them. You look a bit pinched, dear. They're in the bathroom. With all these cleaners, you'd think that the place would be neater. I've heard them talking. A gdzie jest ta łazienka? Oh, I remember sunlit days in the countryside with my Ben. Or was that something I saw on TV? Dziękuję pani. A się przyda. Dobra, i znikamy. A się przyda broń. Przy okazji, tam jest mieszkanie Maxa. I had found the sniper's hideout. The room was full of surveillance equipment. They've been spying on me for days, weeks, months even. My every action observed, recorded, analyzed. The place was the proof every paranoiac dreams of. Kazi. O, snajperka. Wyda się. Spójrzmy przez ten. Home is where your heart is. Simple. Not like in a movie where the hero gets a chance to disarm the bomb. Once upon a time, it had been a house in the suburbs. He opens the door, and boom! Now, nothing was left of it. I wasn't happy about the way the cleaners were doing their job. A, robią więcej porządku, co z nich za sprzątacza. Bane's apartment. Pięknie wykonano. O, jezor, panu. A, to jest ciekawe. For Mona. Hi, this is Mona. What's your name? I just need someone to talk to. Honey, this is a phone.
bring them back. Hey, what are you, some kind of weirdo? Sorry, this was... Sorry. Max. Max. Okej. Klasyczny zestaw biega. To chyba przyda nam się kolejny zestaw. Tak, sorry, przed wami. Ona mieli coś ciekawego do powiedzenia. Oh my god. Oh my god. Oh my. Take that. No. Coward. O, Digla dostałem, nawet nie zauważyłem. Marnujecie granaty, które mi by się... Na pójść na dół? Nie. Na górę. Tak się dzieje właśnie, kiedy nie badamy rogów. Ile wystarczy wejść gdzieś bez bullet time'a i... Ja chyba nic nie ma. A. I wasn't gonna get through without the code. Behind the door were the suites. They weren't an improvement on the regular apartments. No mówię o tym kodzie. O, windzie. You saved me. They barred the door from the outside. These are terrible times. The tyranny of cleaners. Right. Any other way out? Up the roof, maybe. With the pigeons. You need the code to the seventh floor. Ed knows it. You know Ed, the janitor. Poor Ed. This is now these crazy cleaners have invaded his turf. A, dobra, idź spać. Chcę zapytać Eda o kod. A, to był mój ostatni safe. A? Da. Cześć, Ed. Hej, stań tą piosenkę. Hej, hej! NYPD. I need the code to the seventh floor door. Sure, sure. I know it. Wait. Oh, yeah. 667. Neighbor of the beast. Get it? Yeah. I get it. Okay. You stay here. Okay. In our headlights. Very bleak. Dear cans. And my lies. Lonely streets. O, pomyliłem zwrotki. Teraz będzie Lonely Street Signs. And my lies. Lonely Street Signs. Power lines, they keep on flashing. Mm-hmm. And we keep driving into the night. It's a late goodbye. Such a late goodbye. Fajna piosenka. Dzięki, ja to sobie, żeby mi przypomniałeś. Ej, słyszałem cleanerów. Siema. Ej, pewno mam jakieś starcie. To jest kałach. Cześć. Żyjesz?
O nie, zabili go. No dobra, to. Czy tutaj jest? Wydaje mi się, że tutaj chyba było coś ukryte. Okej. Do Digla. Dobra. Była niepotrzebna strata życia. Jest to, wchodzimy. Ej, coś tutaj słyszałem. Siema. Dobra, to był chyba ostatni raz, w którym zrobiłem wyskok. Widzicie, to nigdy nie działa tak jak to. Dobra, na pewno też tutaj możemy znaleźć jakieś. Och. O, biedna pani miała strzelbę w domu. Miała Digla. Game, complex for its own sake. Every time I looked over my shoulder. Nie, że nie zginął. Korzystałem wszystkie save'y jakiś czas temu. Okej, okay. Ale zaraz powinien być koniec poziomu. Nie powinno to zrobić problemu. No. Strzelają. Ale nie zamierzam się z nimi bawić. Może teraz? Dobra, nie ma. The explosion in my apartment had started a fire. The flames couldn't burn away my past. They only made the shadows behind me leap higher. Dobra, to jest koniec poziomu. Jeszcze nie wyszliśmy z budynku. I had to get down to the street. Nawet te dwa poziomy jednak troszkę są. No, na nic się tu ważnego nie dzieje, tylko po prostu staramy się wyjść z budynku. Okej, okay, słyszałem gdzieś cleanerów. To po drugiej stronie, chyba są po drugiej stronie. See you in hell! Crap! Catch! Oh no! No nie mają granatów. Coś na dole jeszcze jest? Tak. Sorry, kolego. To chyba ktoś jest. Nie. To jest zagadka logiczna. No daj. O. Dobra. Mona had come through here. The dead cleaner's a sign of her passage. Help me! Fire! Emma. Oh, bless you. I owe you one. Emma, this is where the fun starts. Yeah, no sweat. Used to be on the job.
cop like you. Alright, follow my lead. Yeah, I was a cop. Cost me my marriage. Tak, ten żul jest bardziej bojowy. Zapiszmy. Okay. The broken pipe was feeding flames. I couldn't get through. Ja, jasne. Bardzo ciekawe. Jest sposób na wyłączenie tej rury. Anyone would have. My boss busted me for drinking. Set the rat squad loose on me. Well, that was the end of that. I blame the system. Bunch of hypocrites. Goddamn slime bags, open up! There are people trapped in here! Oh, the sons of bitches have locked the door! Oh, are you yeah. coming to my rescue? Something like that. We need to get out. You could probably get out through a window on the third floor, if you can kill the flames. A girl's gotta protect herself. Nigdy nie ufaj dziewczynie. More of them! Okej. Po więcej obrażeń niż planował. The gas valve was in the utility room. Hello? Ed? With the gas turned off, the fire on the third floor was no longer a problem. Coś mamy. Deagle ammo. Dobra, możemy postrzelać trochę z Deagle. Tak, trochę nie powiedziałem o broniach. Nie wspominałem. Zapewne widzicie, z czego korzystam. Tak, Beretta już troszkę jest za mało celna i trochę za mało zadaje obrażeń. To Deagle zadaje dużo obrażeń, ale dosyć wolno strzela. To jest broń, której trzeba być celnym, jeżeli chce się korzystać. A i też ma dosyć małe magazynki Deagle. Co to kałach? Kałach na razie jest naszą najlepszą bronią na średnie dystanse. Ale nie mamy do niego za dużo amunicji. Będziemy go oszczędzać. Jakieś ciekawe sytuacje. Chodź jak to. Idziecie? Hey, you do your job and afterwards maybe I'll do mine. I'll cover you from here. Jak chcecie. Ops. Może zapisałem chwilę wcześniej. A, nasza drużyna dosyć dzielnie nas posłania. Ten poziom jest dosyć krótki. Krótszy niż poprzedni. Co jakiś czas będą tam spełnić. Trzeba na nich uważać. Ops. Halo? Aj. Dobra. To niestety była wrena fizyka. To się nie powinno wydarzyć. A czasem to też się dzieje. Kazy nasi pomagierzy dalej żyją. A nigdy mi się nie zdarzyło, żeby zginęli od tego dnia.
zawsze mi pomaga mimo wszystko. Tym razem go zabili. Spróbujmy tym razem przeżyć. Co? Koniec poziomu. Dwa save'y zostały jeszcze. They hit you home? It's like a friggin' kindergarten out there. What next? A kid with a bag full of guns and a head full of video games turns the house into a shooting gallery. Breaks my heart. To był ten burger, jego tłuszcz zabija ci serce. What the hell's going on? With me, he meant. I had my doubts about the cleaners spying on me, about Mona. According to Vladimir Lem, the mob captain Vincent Gogniti is behind the hits. Seems he's made a deal with an unknown third party. Maybe the cleaners, I don't know. Something doesn't fit. If it's true, I've been added on Gogniti's list. I came close to lying to Bravura. I told myself I needed to find out the facts first before others could screw up the evidence. Kompletnie pomija udział Mony. Mona had gotten under my skin. I couldn't close my eyes to any of it anymore. It was more important than the job. She had tried to reach me, left her number. Risky leaving your number at the police station. Trace the call and you'll see I'm talking to you from Hong Kong. Winterson. I'll give you my address. Make sure you're not followed. Max, what's going on? What do you mean? Don't do anything stupid. I teraz znowu do ciebie chłopak zadzwonił dlatego. Mona's place was a closed down funhouse based on a 90s TV show. The show's cancellation had been the kiss of death to it. Tak, Address Unknown to jest coś, co już spotkaliśmy raz w telewizorze. Dużo więcej się go spotyka w Max EP, nie jedynce. Okej. Okay. Na poziomie nie będzie strzelania. I felt like I was walking into a trap. I felt guilty. Like I was about to get caught. Relaksująca przejażdżka po... Po czymś takim funhouse, nie? Dobrze wszedł. To nie jest prawdziwa krew. Halo? John, you must run. He's coming after you. He wants to catch you. They're closing in. John, I love you. Don't give up. Stop him. There he goes. Stop him. You can't escape. We're coming to take you away. You have nowhere to run. There had been no lock on the front door. I had wondered why the place wasn't packed with hobos and stray dogs. Little wonder. Mam powód do Mona. Nadżyle nie są tak szaleni, żeby spać w miejscu, gdzie jest Mona. Dziwni jesteście, idę stąd. Nakłady specjalne. Padaj. A przejść. Kazi, zapoznajcie się z architekturą tego miejsca. To tu kiedyś wrócimy. Freedom! Kazi, to jest nawiązanie do Twin Peaks. Twin Peaks była postać, która mówiła w ten sposób.
Ja tylko. Your past has a way of sneaking up on you. You'll hear broken echoes of it everywhere, like a bad replay. You get mad at everybody for reminding you about it, even if it's all in your head. Ja, co to mu przypomniało historię? When entertainment turns to a surreal reflection of your life, you're a lucky man if you o nie! Nie, tylko nie! Pikulca! Max, uważaj! Zabiję cię! Nie było się. Mam nadzieję, że nigdy tu nie będzie wypadł po szpikulce. Mogło być groźne. To jest najgorsza sekcja. Wraca ci ekran. Próbujesz przez nią przejść. A funhouse is a linear sequence of scares. Take it or leave it is the only choice given. Makes you think about free will. Have our choices been made for us because of who yes, we are? This is he. This is John Mira. Welcome to the next level. To mnie zawsze fascynowała ta część. Dobre oświetlenie. Fajnie to zrobili. Snow escape. Okej, to koniec naszej przechadzki. I was behind the backdrops, getting warm. When I had first met Mona, her twin sister had been killed. It must have felt like madness, schizophrenia in reverse. Your other self suddenly falling silent. We had both lost our loved ones. A to mamy. Mona's door was locked. I could have knocked, but I felt an urge to snoop around more, keep acting paranoid. I pretended I had a choice in the matter. Jest tylnie wejście do mieszkania Mony. Lords and ladies brought to you in part by Gold Touch Brandy. A Mona i jej siostra. Ona się nazywała, że tym złym bliźniakiem. Ej, dzięki, to się przyda. A, że mu słucha tego badziwie. The weapons and explosives in her workroom left no questions about her vocation. O, 5, to się przyda. Too late, goodbye. Such a late goodbye. Czekaj, Mona, skąd znam tę piosenkę? Śpiewajmy razem. I'll tell you one thing, Mona, you're no singer. Liczą się intencje. You've switched tactics. We need to talk. Bring me a towel, will you? A, jasne. Nawet nie udaje, że odwraca wzrok. Now that you're here, you can watch my back while I get dressed. All she had told me was that someone wanted us dead. The way she was acting, I was the only one in danger here. You have to give me a lot more than that. The inner circle. What of it? The secret society is after everyone who knows of their existence. Come off it. Prove it. I have a contact inside. He's willing to talk. Alfred Woden? No. Anyways, I can take you to him. Ciekawe. She wasn't telling me the whole truth. Let's go. The circle goes back to the centuries-old Masonic cults. Corruption and assassinations reaching all the way to the presidential level. Right. And here I was thinking conspiracy theories had gone out of style. We're here. Mulder zazwyczaj był. Skali powinna być to sceptyczką. I'm the only one handling a piece here. You're the man. Which floor? They're after him. The elevators work with the apartment keys and from the desk here. They've jammed most of them to the floors they're on. The guards set off the alarm before they were killed.
We need to do this fast. Shouldn't we just wait for the cops? Here, so we can stay in touch. You operate the elevator from here and I'll go up. I'll go up. You're the man. You're the man. I have the floor plans in front of me. I can guide you through. How come you're alive anyway? I saw you take a bullet to the head. Maybe it's still there. Keeps me focused. Gdyby straciliście pojęcie, co właściwie robimy. Tak, Alfred Wooden, osoba, która wyczyściła przeszłość Maxa po tym, jak zabił Horn, pozwoliła mu właściwie Maxowi, żeby nie trafił do paki. On był właśnie tym członkiem tego wewnętrznego kręgu i niby Mona twierdzi, że teraz wszyscy chcą zabić wszystkich, którzy wiedzą o tym kręgu. Coś tu śmierdzi. Supermodel on a catwalk until she's standing real close to me at the bar and she goes, your place or mine? And I play it cool. I go, yours, baby. Yeah, right. I saw the same movie yesterday. You should listen. You might learn something. Right. How to make a fool of yourself. Your place or mine? Jesus. You're jealous. Paint! Shoot the kill! A co dalej? The door's locked. Try the door on the far right, next to the large painting. You can get to Corcoran's place through the balcony. All right. Well, that's just it. What you don't see is that we are working here. This is a pro setup, top of the line. This isn't something to joke about. This isn't just a costume party. But take Kaufman. Believe me, without going into details, Kaufman is a bad motherfucker. Of course, Kaufman. That's not his real name. Yeah, no, I see it. I meant nothing by it. And that's the other thing. You should mean something by it. Take a stand for once in your life. Come on, I get the point, okay? Hey, just saying. Just saying. Yeah, I get the point. Dobra, nieważne. Przestań się udawać, chłopaki. A, macie jeszcze jakąś kolegę? Corcoran said that other Inner Circle members live in the building. Found a body. A thin guy in a suit. Not Corcoran. He's a big man. Fat. Okay. I'm in. Gotta look around. Nothing here. Check upstairs. I'm going upstairs. Strip it down. Papers, photos, everything needs to go. This place needs to be cleaner it's ever been. Kaufman's orders. If and when the CSI crew gets here, it needs to look like a black hole materialized in here. And suck every print, every hair, every mote of dust away. Like someone went back in a time machine and killed his parents before they met. Like this guy never existed. Let's do it. Almost done. Dobra, to była dobra. Matka. O czymś takim nawet ja bym się wziął sprzątanie. I wasn't ready to go, not without a single piece of evidence. In the photo, a group of men posing in front of a manor house. Corcoran was there, Senator Gate was there, so was Alfred Woden. So it was true. All bets were off. The Inner Circle was involved. Woden to ten jednooki. Przy okazji, Gate to ten gość, którego morderstwo było za... Ona.
była zawiązana. Więc... coś tu śmierdzi. Powinniśmy chyba mieć... wow! Dobra. A, że wziąłem więcej amunicji do MP5 od Mony. Okazji MP5 dodaje gorsze obrażenia niż kałaszników. Za to ma bardzo fajną rzecz. Zabawnik. Ale to mnie nie jest potrzebne do kałach. Aż może się przydać. Okej, okay, to było dobre użycie. Jest? Nie. Yeah. Czekajcie, to jest ten moment. Ups, sorry. Sorry, mam tylko tabletek. A, chyba nie mają. Dobra. A, dobra, chyba... to jest ten moment. Da się drugi save. Hey. Such a late goodbye. It's a late goodbye. And we came from fire to the light. It's a late goodbye. Such a late goodbye. No, widzicie. Też znają się na rzeczy. Czas na oklaski. Może tak zrobimy, a może nie zrobimy. Jasne. Dobra. Czy to już to jest miejsce, czy to jeszcze nie jest to miejsce? To muszę tutaj zeskoczyć. Zobaczyć. Okej, okay. Też władował we mnie inigrama. Ops, dobra. Sorry, tym razem musimy załatwić to szybko. Jeszcze raz muszę zobaczyć, czy czasem czy nie. Pominąłem. Chyba nie. Dobra. Muszę bardziej uważać przy czyszczeniu tamtego pokoju. Inigram to całkiem dobry pomysł. Mona, what next? More of them in the lobby ahead. Gdzieś tutaj powinny być leki. Powinny być.
Dobra, stąd wychodzi coś, stąd. Otwarte drzwi. Cicho, cicho. Starting to sound like a broken record here. More cleaners to the right, in the lobby, behind the door. Thanks. O. Adresa unknown continues. A po tego show, wherever I went, the bell started to ring. Finally, I collected my courage to answer one. You! Get in here now! Get in here! Mayday, wake up! Jeszcze nie, ale skorzystamy z tym, czy to... I'll check the apartment the cleaner was guarding. Why would I risk my life on a window cleaner's lift when I can use the elevator? Don't know. For fun, the thrill of it, like bungee jumping. Extreme sports, you know. Don't get it. That's something for stupid kids with a death wish. I don't need to die to feel I'm alive. This isn't exactly a job without its hazards, what we are doing. Granted, but we get paid for doing this. Money's the difference. A guy will put up with all kinds of crazy shit for money. Yes, no. Die, pain! Ah! I tak spadł. O, pomocą, ale cóż. Mona, I found a window cleaner's lift. I'm headed down. Max? Yeah. I don't know. I just wanted to say... Damn it. Mona? Mona! Mona! To nie brzmiało najlepiej. Down there, he's gonna get away! Say hi to the pavement, sucker! Ja chociaż aż tam zejdę, co? To było. Okej, dobra. Tutaj mamy. Got the Mona. Nothing worked out as planned. I had to find another way down to the lobby. A to za chwilę. Chyba mamy. Dokładnie. To jest mały easter egg. To jest chyba jeden z deweloperów, który zmarł w trakcie tworzenia gry. Więc no, reszta drużyny zrobiła taka mały easter egg. Ku jego pamięci. Nie wiem kompletnie, kto to jest. Ale no cóż. Chciałem pokazać. Dobra. Idziemy dalej. Więc dalej mam na myśli już niedaleko do końca. Okej. Tutaj mogę zrobić save'a. To będzie już ostatni stop. A, dzięki. Aha, nie podziurawili. O, Kaufman. Przywitajcie się z Kaufmanem. Find him. Take care of him. To jestem cztery sytuacje, tak, to jestem cztery sytuacje.
Ops, dobra. To było na szybkie. Podłoga? Pożegnajcie się z Kaufmanem. Jeszcze granaty nie mam. Trudno. Dobra, no to jedziemy. Why did she come to me in the first place? For help? For something she wasn't telling me. Idziemy zobaczyć, co z Moną. NYPD, freeze! Easy! Don't move! Hej, znam skądś tą kwestię. Payne, what are you doing? Cześć, Winterson. Widzę, że znalazłeś swojego podejrzanego. What are you doing? The million dollar question I didn't have the answer to. Jim nie będzie zadowolony. Czekaj, przeszliśmy w ten sposób z części pierwszej do drugiej. Were you thinking at all? I was following a lead. She was helping me. She is a fugitive murder suspect, for Christ's sakes. I was trying to save those people from the cleaners. The two cases are connected, mine and Winterson's. Senator Gate was killed by the cleaners. They are connected. Winterson can have them both. She doesn't back you up. I was doing my job. I'm sorry to do this, Payne, but it's for your own good. Hand me your guns. I'm putting you to a desk job. Start by writing a report on what the hell happened on the Upper East Side. Fraternizing with the enemy. I had stepped over the edge. The cartoon moment when the gravity waits for the coyote to realize his mistake before the plunge. Get yourself to a counselor. You're falling apart. When you're ready to go to AA, come talk to me. Get your act together. And get someone in here to help me with this mess. I was mad. At myself. At Pervora. At Mona. Was she worth this? Bravura, pójdę do A, jeżeli ty pójdziesz na dietę. Zakład. Don't envy you. The way the boss goes on about it. No use going in there to clean up. Let him cool off a bit. You better just write that report. He's on his good behavior again. Demotes himself from deputy chief to lieutenant just to stay close to the man on the street. You ask me, he loves us all a bit too much for his own good. Aż się do roboty, panie. It was all connected. The murder of Senator Gate, the cleaners, the inner circle, Vinnie Gognitti. I had to make Winterson see it. Winterson's phone was ringing. She wasn't at her desk. Nowy chłopak? Winterson's phone. Może to nie chłopak, tylko prześladowca. Better get Winterson. She's been kind of edgy about her calls. I think she's in the interrogation room getting a statement from a witness. Didn't she used to have the hots for you, Payne? I hear she has a new boyfriend. Getting laid would do her good. Talk about tense. Czekazi. Go away, I'm busy. Some of us have work to do. Czekazi, to jest bardzo fajna misja, bo prawda tutaj nie strzelamy, ale mogli podziwiać interakcyjność. I were you? I'd go to my desk and at least pretend I was doing as I've been told. Number one, thank you. You may step back. They can't see you through the glass. No, znamy numer jeden. Just take your time. See if you can recognize any of them, okay? Yeah, okay. Number two, step forward and speak the line you were given. I can't read. Just say the line number one said. You think I was listening? You are nothing but a one-armed bandit. Stupid.
Pamiętajcie tę kwestię. To jest... Będzie ważna później. You are nothing but a one-armed bandit. Aren't I supposed to identify any of the men in jumpsuits? That's none of your concern. Just concentrate on the task at hand. Do you recognize any of them? Yeah, number three's the one. Thank you. Okay, we're done. Take them away. Okay, ladies, you heard her. This way. You can wait here. Someone will come to get you once the paperwork is done. I tried to help you, Max, but you didn't listen. Now it's too late. O co ci chodzi? Detective Payne, anything you'd like to add? As I was trying to tell the other detective, the place was crawling with guys in gray overalls. They sure as hell weren't cleaning the place, but she wasn't too keen on listening to me. It's hard to say who was out to kill who, but the chick I just fingered and the men in jumpsuits, they got into a serious firefight. Okay, thanks. No, thank you. Interesting, coś knuje. They're taking the fall, both of them. Payne was with her when she was arrested. Who are you talking to? You're leaking information. Bravura's too soft on you. I was informing the proper authorities on what they should know. Stay away from my case, Max. Stay away for your own good. Everything had started out as black and white. Somewhere down the road, the line went blurry. The color started to run, got smudged in gray. Winterson said above my suspicion, it felt like a goodbye. Właściwe władze. To może być bardziej właściwszą władzą niż policja. Mafia? Przy okazji. Bądźmy... Idziemy kutasem Payne'em. Hey, we're watching that. Get out of the way, Payne. Asshole. Mama, I tried to stop him, but he is beyond reason. Valentine has gone to a rendezvous with his mistress. Jest interakcyjny to poziomie Half-Life'a. O nie. Tell me what to do and I will do it. Anything. Yes, pilot. That witch has made my Valentine blind with love. She must be stopped. Jack, my boy, our name. Our line is do not use. Holy, it hey, nice going, Payne. Good job. If it was still summer, anyone you'd be a dead man right about now. You better stop praying. We won't get an they Indian summer, Payne. Czekaj, zobaczcie na tą profesjonalną konstrukcję. Brakuje tylko trytytek. Jakby to było zrobione na trytytki, to byłoby dwa razy bardziej profesjonalnie. Dobra, idziemy na dół. Chcemy pogadać z Loną. Moną. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Chcę reportować crime. You've come to the right place. Okay, so my boyfriend, the loser jerk, sits on his ass all day and keeps playing these stupid video games. O nie, co za frajer. Dick justice and stuff. Doesn't go to work, gives me no thought. Unfortunately, being a jerk is not a crime. No, no, I wasn't finished. I'm getting to it. So I got real sick of it and threw the television out of the window. It was mine. I can do whatever I want with it, right? As long as no one got hurt. That's what I told him. He's my ex, really. But now the sicko's threatening to kill me. That's a crime, right? He's been playing those video games an awful lot. Makes him a very good shooter. Holding that controller's like holding a gun, they say in the news. Ci wszyscy gracze. Help me. I fear for my life. Okay, miss. Sit down for a moment and we'll take your name and address and see what we can do about it. Okay. Banda szaleńców. Ten four. Repeat. Can you verify that? Sorry, detective. Can't help you now. I need to take this call. Ah, jasne. How come it's this hot in here? It's fallen raining outside. Has someone messed up the air conditioning again? Nie mam z tym nic wspólnego. I wouldn't be afraid to go home if you'd be there. I can give you my number zapomnij. In case you ever get an urge to protect someone in the middle of the night.
For crying out loud. Is it too much to ask for some privacy? I'll be out when it's done. When it's done? Może ci zająć 10 lat. She made me do it. Ej, to chyba nie jest żadne z naszych morderstw. A. Niestety pani nie rzuca cienia, to jeszcze nie ta era. Dobra, to tyle co możemy tutaj zrobić. Do roboty. The lineup was done. Mona was back in her cell. The cells were downstairs. Want to get to the lockup? Just press the buzzer by the door. Petersburg will buzz you in. Okay. Good. Payne here. I need a statement from one of your customers. Mona Sachs. The last pokey down the corridor to your left. Mona Sachs, huh? Lucky bastard. I wouldn't mind getting a statement from her. Yeah, she's a looker. She killed someone? Better be careful, Payne. Very basic instinct. Nie ufaj dziewczynie z bronią. Not again, Jesus, not again. Just when we got rid of the stench of the last time. Petersburg, do I look like a cleaner to you? You're doing fine. Breathe through your mouth. Sorry. Sorry, I can't help it. It's visions in my head. So ugly. No, oglądał się telewizji. So I can see things like... Max, you've got to get me out of here. You know I can't do that. If I stay here, I'll die. Isn't that a bit melodramatic? Behind bars, I'm a sitting duck. This is as safe as it gets. Come on, Max. Any one of these cops could be on the Inner Circle's payroll. You should know. What's that supposed to mean? You know Alfred Woden. You want answers? Call him. He'll verify everything I've told you. Okay, I'll do that. I didn't want to have anything to do with Woden. I should have called him the moment the Inner Circle was mentioned. As the lady says, we're all gonna die. And puke ain't pretty, but it never lies. Sure, I'd be okay. Can I use your phone? There's one through the door behind you. You can use that. A, jasne. Przy okazji, tak, Max cały czas nie wierzy, że to Inner Circle się zabija między sobą i on jest między innymi ten, więc może w końcu... How fucked up is that? That's pretty fucked up. You can say that again. I mean, może Woden będzie mógł to wyjaśnić. Mind you, I don't have them yet. At this point, apart from the wheels under me, I'm a law-abiding citizen. At this point, I'm still just on my way to get the guns, okay? So the cops pull me over. That's fucked up. That's what I'm telling you. That's what I'm thinking when they pull me over. This is fucked up. And you know what? They couldn't care less about the car. No shit. That's the irony. It's some kind of if you drink, don't drive campaign. All they want is for me to Przerąbane. Breathalyzer. No shit. I kid you not. So with a breath of relief, I take the damn test. And just when it's over, when they're just about to wave me on my way. Uh-oh. The cop's eyes zoom in and stop on something sticking out from under the seat. Game over. What? A fucking gun. I didn't even know it was there. Must have belonged to the owner. Unlicensed. Turns out it's a murder weapon. How fucked up is that? It's pretty fucked up. So, what are you in here for? Oh, me? DUI. Oh, that's fucked up. Nie wiem, co to jest DUI. A to na pewno jak to stwierdzili. Fucked up. I need to make a call. You can use this phone. Okay, dzięki. Your funeral. You've reached the voicemail of Senator Alfred Woden. Please leave a message. Woden, Max Payne. We need to have a talk. You ask me, you still owe me. W świecie nikt nie odbiera telefonów.
Wszystko się nagrywa na sprzedaż. Bomb? That was a bomb! Upstairs now! Jesus! Upstairs now! Something was off. Mona's words on her being a sitting duck kept playing in my head. The bomb had misdirection written all over. Freeze! Drop it! Oh! Armed perps in the lockup. Officer down. Take him down. Find the bitch. Find her. Kill her. NYPD, drop your gun. It's not Mona had been right. I had to go after her. I needed a gun to get past the cleaners. No i mamy broń. Mamy dwie. Help! Już idę! Za późno. Mam nadzieję, że nie zabili Włochów. Oh man! That's fucked up! Powinien cię zabić, żeby cię tylko oszczędziło. Tak skałacha od razu. Would have solved nothing. Mona had vanished into the night. Without her, I had nothing to go on. I knew where to find her. Oh. Vodka. Have no fear. Vlad is here. The world was getting too small for comfort. Too many coincidences. Bang! You're dead, Max Payne. A giant-headed Captain Baseball Batboy costume lay in the back seat. Gearing up for Halloween? Max, dearest of all my friends. Call it my Trojan horse in the war Vinny Gognitti started. Vinny is making fun of. Speaking of which, Kapitana Pauki. Do me a favor. Drop me off at Coney Island. Does the inner circle ring any bells? Nothing mystical about them. Even if they themselves would like to think so. Just one step up the ladder of organized crime. I see where you're going with this. Gognitti has made a deal with them. What about Mona Sachs? Gognitti? Gognitti to kretyn. I know of her. Her reputation as a hired killer. I hear she is a stone fox. I would fuck her. Right then, I hated Vlad. Max, I need to ask your advice as a friend. Ask. Hypothetically, if the only choice you've got is to do the wrong thing, then it's not really the wrong thing. It's more like fate. You have to do what you have to do. It's never that easy. Of course. We agree to disagree. O czym ty gadasz, Vlad? Jeszcze cię kiedyś rozgryziemy. Why was I there again? Wait. Wait just a minute. Talk to me. What are you so afraid of? What do you want from me? The things that I want. By Max Payne. A smoke. A whiskey. For the sun to shine. I want to sleep to forget. To change the past. My wife and baby girl back. Unlimited ammo and a license to kill. Right then. More than anything, I wanted her. Good moment. You led them here. Up to my place. We can take them there. Lat nas tu przywiózł. Lat ma powiązanie z cleanerami? A, mówiłem, że jeszcze powrócimy. This way!
sobie to, napraw sobie to. Może życie postradać. The trouble with wanting something is the fear of losing it. Or never getting it. The thought that you want. Dobra. Moja strona słowania, pora wziąć się do roboty. Mykałasznik. Ale nie za dużo. Tędy nie przejdziemy. Mam granaty? Mam granaty. A, że to się wróci. Mogę ich pozabijać stąd? Cleaners was a misnomer. They were making a mess of it. Dobra. Mołotowów w kolekcji. Będą nas zbytnio potrzebne na razie. Się przyda. Ja mam powiedzieć nowo. Już się zgubiłem. A, to się przyda. Dajcie mi momencik, bo trochę się zgubiłem. Generalnie raczej poziomy nie są komplikowane. I już nie żyją. This is so cool. Best show ever. Get the change, you filthy bastard. Mieli więcej amunicji od koła. Szybko wyprztykują. Przezła. Chyba w tym kierunku mamy iść. W sumie możemy trochę się tutaj wrócić, pozbierać amunicję. Już nie przyda. Dobra. Zbrojenie. The funhouse was Mona's playground. There! She's up there! Look out! She had disappeared back into the shadows. An intervention from above.
over too soon. Hey, skąd się za chwilę wyjdą? Ups. Prawie się udało. Widać? Nie. Fajnie to cofnęło. Dobra, będę pamiętał, że bez razem to. Dobra, w sumie to była niepotrzebna śmierć. Miałem jeszcze trochę painkillerów, zanim zginąłem. Po prostu nie naciskałem tab wystarczająco szybko. Zdarza się. Zresztą nie szło mi zbyt gorąco tam. Trochę do mnie strzelali w sposób, który nie był potrzebny. The funhouse was Mona's playground. She had disappeared back into the shadows. An intervention from above. Over too soon. Też nie jest zbyt długi poziom, więc mogę sobie. Porna z bullet time'em to nie najlepiej wyszło. Dużo lepiej. Max, the garage backdrop. I'll let you through. Który dokładnie garage backdrop? Max, cleaners ahead. Tak lepiej. Nie, jeszcze tam jeden gość stoi. A mam jeszcze snajperkę? Nie. Nie, że... Zabrałem mi broń. A cóż. Nie było tak źle. Jesteś, popatrz. I was sitting in the cleaners speeding away in their vans. I had only one chance, no time to stop and think it through. I had no choice. I couldn't have waited for Mona. It was Vlad's excuse. Fate. I didn't trust myself. Max. I'd forgotten about the radio Mona had given me. Max. I'm here, took a ride with the cleaners. I'll let you know when we get where we're going. Max, about what happened? Can't talk now. I couldn't crack her. I had to crack the case. The case. Mona, Castling Insurance Company's construction site. Tak, mają dziwnie daleki zasięg. Skąd Payne wie, dokąd poszli. Take it to the top floor. Yeah, with the rest of the evidence. Hey, careful with those red boxes, you'll blow us all up. I'll get the stuff from the van and meet you there. Nie weźmiesz. Hey, what the fuck? Udałeś mu dokończyć Payne. I
Philip Flagg's Trojan horse. I've gotten into the cleaner's hideout in the back of their van. They've given me directions to the evidence on the top floor. He'd be right behind us. Right behind is my ass. He said he'd get his stuff from the van and be right up. What stuff? What was he supposed to have in there? Powiedział dowody. Dobra. Masz kolegów? Masz kolegów, dobra. Hey, Andrews! Hey! Przyszli z góry. Nie. Mieliśmy już mieć wystarczająco amunicję kałasznikowa, żeby zająć się tym. The dangerous red boxes the cleaners had talked about were containers filled with explosives. A, może zajmę to jeszcze wszystkie powietrze. Tak, góra. A to mamy. Tam to pomieszczenie nie za bardzo go. Nie wiem, czy przyjdą, ale. Tak. O, widzę, szedł. Building at the edge of the site, headed upstairs. I'm at the wrong end. I'll try to get to the roof to get a view of the place. Later, I'm kinda in the middle of something. Dobra. To jest kilka poziomów i chyba bandziory będą na wyższy. Chyba na nich uważam. Nie mamy. Fajnie. Posro. Okej, nie pamiętam. Mówimy to wysadzić. Nic nie zmieniło. Nie, zmieniło. Okej. Okay. Czasami gra próbuje być sprytna. Dobra. To możemy jeszcze zapisać. Biorę są tam. Nie, dziękuję. Wow, wow, wow. Myślę, że coś tu przed... O! Gościu, zginąłeś od granatu? 60, dobra. Dobrze. Dobrze nas strzelą. Ale nic. Son of a bitch! Shot dead down there, lying next to the van. I bet the bastard that did it is there. Get away! Okay, to chyba się wrócimy do początku. Mamy ten, tylko po prostu drzwi się otworzyły.
I tutaj się drzwi otworzyły, dobra. Ej. So get this. He tells me I'm new to the job. I'm working with all the colors except green. What the hell is that supposed to mean? Could be like symbolism, like saying you're green. He said I wasn't using green. Everything but green. Whatever. Ja coś ciekawego do powiedzenia. Wiem, że tutaj się kryją chyba. To był obrzyn. To był obrzyn. Wiecie co, wczytam. Essay skamowanie, ale... Bo bym dowiedział, że tam należy wrzucić granat. Zobaczcie, serio, ustawili bandziora z obrzynem tu za rogiem. No tak robi. A, chyba znowu wyjdziemy. A tą klatkę ze schodami. To piosenka. To byłeś? Nie wierzę ci. Co się umie obawić? O, przechodziliśmy już tamtędy dołem. Wiem, że u góry była dziura w sufit. Let me save. You understand, this is an over our dead bodies kind of situation. We've got an intruder, probably more than one. None of them's getting past this point alive. Okej, okay, czekam na to live. Już? Okej. O, tam już byliśmy. Vlad said Gugnity was eliminating the competition.
Was that why the cleaners had hit Vlad's gun workshop? The room was full of illegal firearms, enough to outfit an army. Mona, these guys are packing, close to overkill, hardcore professionals. It doesn't seem that way from where I'm standing. What's that supposed to mean? Niedługo się dowiemy. W okazji MP5. One się przydadzą. Jest. Okej. A moment, coś tu jeszcze było w tym pokoju. Nie, to to. No nie, właściwie tutaj mają, dobra, mają trochę broni. Sporo ludzi się to zebrało, ale po co oni się tu właściwie... Po co im właściwie ten budynek? Łaza operacyjna? Mogę... dać mi ostatni... Okej. Okej. Who are those guys? Ładnie. Jeszcze nie spotkaliśmy nikogo w czarnym, w czarnych strojach. Zobaczcie, oni mają kamizelki kuloodporne. Strzelanie z MPK-a w nich w kamizelki będzie mało efektowne. Dobra. Nie zadziała. Moment. Ręce się. Mam rachem. Przejść. The cleaners had shed their skins. This was their turf. No need for disguises anymore. Say again. I need backup! Coward! A to jacyś komandosi. Dobra. Dobra, to nie było najlepsze. Użycie granaty. No, w końcu. Dobra. Co my tu mamy? Like always, the dead had all the answers I was missing. It wasn't that they weren't eager to talk, quite the contrary. The dead had plenty to say. And once they started, they would never shut up.
Their words would keep you awake at night. The bodies, all the evidence of all the murders the cleaners had done. All the answers. It would take days to dig through it. Mona, I know this sounds crazy, but I need you to go and call the cops. I need them here. You're right. You are crazy. I'm a fugitive, Max. I just escaped from custody. I wouldn't ask if it wasn't this. Go to hell, Max. Mona? Damn. To jest sytuacja, w której akurat policja by się bardzo przydała. This cleaner stuff's made me think. Didn't you... Hey! There he is! We got him! We got him! No! Stop! The room's full of explosives! Stop shooting! Oh, shit! Run! Run! Hey! Aksiu! Max ma już doświadczenie w uciekaniu z płonących budynków. The building's blowing up. That's what's going on. Okej, dobra. Muszę się stąd szybko wydostać. Szybko i skutecznie. Okej. Nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. Patrzcie, zaczęło padać na... Okej, to widzę. I gra jest bardzo niekonsekwentna z tymi swoimi... Tym razem będziesz musiał coś zrobić, żeby otworzyć przejście na to dalej. Okej. Jest. Chyba tam będą źli. Mam granaty, mam granaty. Okej, okay, to nie wygląda na dobrą drogę, ale... To jakoś poradzić? Rzuca granatami. Bundy na koniec wystarczająca. Na karku. Jak wspominałem, trzeba celować w głowy. A, to jest bardzo fajna zabawka. Pamiętacie, co mówiłem na początku o silniku Havok fizycznym? Zaraz zobaczymy, ile nam to dało. Niewiele. Słona za paczką amunicji. Niezbyt dobrze. Proszę pomocy. Nie było tak źle. Ouch. Okej, dobra. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej.
didn't know what Mona wanted. If it was the same thing I was after. To kill those who were trying to kill her. The bullet, real or imagined, lodged in her head, routing her synapses, driving her on. She had arrived to the site while I was inside the condemned building. Okay, pora na małą retrospekcję. Max, I'm at the site. Where are you? A condemned building at the edge of the site, headed upstairs. I'm at the wrong end. I'll try to get to the roof to get a view of the place. Later, I'm kinda in the middle of something. Be that way. Okay, so we're breaking our backs hauling the hardware here because the choir building's not gonna exist much longer. But what are we supposed to do with the bodies? They're not gonna magically turn to dust when the building blows up. It's gonna be a mess. The boss will figure it out. Trust his twisted evil mind on this. Właśnie, to jest dobry punkt. Całym planem jest mały ten budynek po to, żeby tutaj przechowywać dowody. A teraz wzięli całą masę materiałów wybuchowych i to wysadzą. Tak. Ciała nie są wodą, nie wyparują magicznie. Nie są w dużej części wodą. Nie wyparują tylko dlatego, że wchodziliśmy. Dobra. W każdym razie to jest duża zmiana. Maxa dwójki. Mamy teraz dwa rozdziały, w których będziemy sterować Moną, ponieważ... Tak, zobaczycie zresztą. A nie lubię tego miejsca. Ty mnie widzisz, człowieku. A, przy okazji, nowa broń dragonów. To tylko Mona ma taką broń. No, nie trzeba tłumaczyć. Wiesz? Dawaj, idź w głowę. Teraz ktoś przyjdzie. Wiecie. Mówiłem, że nie lubię tego początku poziomu. Atakują znikąd. Okej, tutaj znowu będzie jakaś zasada. No chyba nie są materiały wybuchowe, co? Dobra, widzę cię. Aby dobór broni. Ej. Nienawidzę tu walczyć. Mam granatów. Dobra. Mogło być gorzej. Ponownie. Zły dobór broni. Użyłaś mu na.
O, nie ma tam logów. Ej, to bolało. Stay frosty. Stay frosty. Ja chyba MP5. O, to bolało. Tak, dobrze słyszałem. Amunicji. To się przyda. Nie wiem jakie. A nie. Ramona. Kolejne schody. Kolejny safe. O nie. Żyjesz, widzę to. Dopóki drap nie wypuści broni, to znaczy, że żyje. No, a najłatwiej rozpoznać. Jeszcze trzeba ładować w gości. No, a co, to nie było najlepsze tego rozegranie? Zróbmy to jeszcze raz. A! Ja nie widziałem. Wracaj tu. Wracaj, powiedziałem. A? Panowie grają ostro. A? 5 to... Czy pomysł obecnie? Powiedzieć, że ten poziom emony nie są zbyt łatwe. Panowie już grają na ostro. O! Jakieś granaty nie mam. O, dziękuję. Gdzie mam iść? Tutaj? A szybciej, pominąłem. O! A wy się tu chłopaki dzieliście. Keep your eyes open. Kończą mi się bullet time w trakcie. Piątki. Ja?
To jest sytuacja, w której prosi o granat. Nie mamy niestety granatu. Dobra, jak to najlepiej podejść? Że z tej strony jednak. Jest. Tak, o tym dowiedzieliśmy. Doesn't seem that way from where I'm standing. Shake it, baby, shake it! One look at the boss and bam! The Ice Queen goes like this. A ja już wiem, o co jej chodziło. Profesjonalistami. Boże łaski. Wszyscy, kto? To wszyscy. Wiesz coś, Mona? Zdawało mi się, że mówiłaś coś. Mona, I know this sounds crazy, but I need you to go and call the cops. I need them here. You're right. You are crazy. I'm a fugitive, Max. I just escaped from custody. Go to hell, Max. Nieładnie, Mona. No, ty nie wiesz, o co chodziło mu. Kurde, z tyłu. Zawsze o tym zapominam. Przy okazji jest tutaj mała... Jest. To jest tutaj. I o to, żeby przeskoczyć przez tą przepaść. Wydawało mi się, że coś trzeba było specjalnie do tego zrobić. Jeszcze raz spróbujmy. Nie. Dobra, za którymś razem się uda. Okej, zdawało mi się, że chyba trzeba było jakoś przedłużyć tą rampę też jakoś. Nie. Report. Teraz fizyka się... No o to chodzi, że jak wejdziemy, to ona się przewraca. Nie mam czasu. I dało się to jakoś zrobić, żeby to się nie przewracało. Zdawało mi się, że po prostu tutaj... jedną z tych cegieł tu nanosiłem jakoś.
I to się nie przewracało wtedy. To beczka wystarczy. Jeżeli nie wyjdzie, to po prostu pójdziemy dalej. W tym sekrecie chyba po prostu jest tylko... Okej, nie o to chodziło. Jest chyba tylko kilka leczajek, więc nic wielkiego. Ale przydałoby się w naszej obecnej sytuacji. Prawie pewien, że dało się jakoś te cegły robić tak, żeby padły na to i... Dobra, nieważne. Dobra, przeżyjemy bez tego. Idziemy dalej. Chyba tylko kilka leczajek więcej poza tym. Kiedyś udawało mi się to zdobyć. Max, what's going on? The building's blowing up. That's what's going on. Max, damn you. O kolegów? Chyba miał kolegów. Miał dużo kolegów. Wybaczcie mi. Biały z maną nie są takie proste. Max, what's going on? Prawie, że nie mam żadnych granatów. Max, damn you. Lepiej. Dziękuję. Co macie? Przyda? Przyda. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra. Max? Max, what's happening? Oh. All the rules out the window. Odds are you'll go that way too. Max? Max? This hadn't been my first fall in the night. Still, just a prelude to the real deal. Still, a long way to the bottom. There! Come on! Max, company. Mona, you have to take them out. Buy me time. I couldn't live without her. Dosłownie. Dobra. Ej, sorry. Dobra. Wybronić Maxia. Tam, gdzie celuję, dziękuję. Okay. Back in business. Any ideas? Try to get inside. Head my way. Przy okazji, tutaj jest mała historia. Tutaj się skończyła moja pierwsza przygoda z tą grą. Pamiętacie, to w drugim rozdziale to po
miejsce, gdzie dookoła byli przeciwnicy. Więc od tamtego momentu wtedy zacząłem grać na kodę. Ponieważ nie byłem w stanie tego przejść. Niestety tego momentu nie da się przejść na koda. Ponieważ kody działają tylko na twoją postać. A nie na postać Maxa, więc jak, jeżeli jesteś beznadziejny w grach, tak jak ja kiedy pierwszy raz grałem w tę grę, to Max będzie ginął i ginął. Mam nadzieję, że pójdzie nam trochę lepiej. Max, can't get a good shot from here. I'll have to backtrack through the building to get a better view. It's not like I'm in a hurry. Do you want us to crack jokes about it? Or do you want me to go? Go. Thought so. Ona ma charakterek. Momencik, czy ja już zapisałem przed chwilą? Chyba nie. I was in trouble. I could only hope that Mona would find an opening with a view down to the yard. To take the commandos out in time. Już przechodziliśmy przez to miejsce na początku, ale pewnie teraz coś się tam teraz pojawi. I could only hope that Mona would find an opening with a view down to the yard to take the commandos out in time. Patrzcie, on się chował za tym. Specjalnie go zaprogramowali tak, żeby się chował, dopóki się tu nie przyjdzie i wtedy dopiero... Dobra. Maxiu, jestem. Without Mona's help, I'd be a dead man. Suddenly, for the first time and I don't know how long, I realized I didn't wish to be dead. No. I'll circle to the scaffolding on the other side of the yard. Yeah. Co był za głos? I was running out of time. I kept my eyes on the scaffolding, hoping to see Mona there. Właśnie, co z tym miejscem? Nadal jest niedostępny. Mona, it's not me, but the guys are getting anxious. They're really looking forward to seeing you. I'm with the wave. I'll be on that scaffolding in a second. Weźmy. O, zaszliśmy. No luck with the door. There's a gateway here that leads to another yard. I'll try that. Okay, I'll work my way through the building to meet you there. Mona, found something to keep me on my feet through this. Okay. Tak się zregował. Nie poszło tak źle. Może jedną trzecią obrażeń dostał?
I found a way. I'm coming. Dobra, schodzimy na dół. Mona must have heard the sirens too. She must not have been too happy about it. Damn you, Max. I told you no cops. Tak nie by on mógł zadzwonić. Wiii! Tak jak mówiłem, fizyka na nowszym komputerze jakoś nie za bardzo działa w tej grze, ale... Ale czemu nie? Dobra. Wiem, że tam jesteś. Byłaś. Okay, stay where you are. I'll let you know when I'm in position to cover you from the other side of the yard. If she couldn't make it to the other side of the yard, I wouldn't make it out of there alive. Oh. It was that simple. Huh? Kończą mi się trochę painkillery. Wejście ci chłopacy chętnie pożyczą mi swoje. Jest spory zapasem 4. I teraz tutaj. I tu widzę okno, ale... Jeszcze tu jest. Okay, action. Czemu? Get set, go. And he's off. The crowd goes wild. Oops, sorry, Maxiu. Oops. Chyba nie zrobiłem save'a. Ale będę pamiętał, żeby zrobić save'a. Tym razem. Locked. Running out of doors here. One left across the yard. I'll need cover fire to reach it. Okay, stay where you are. I'll let you know when I'm in position to cover you from the other side of the yard. If she couldn't make it to the other side of the yard, I wouldn't make it out of there alive. It was that simple. Dobra. Nie byli chłopacy. Tak dobra. Jeszcze jeden. Ruch.
Dzięki za painkillery. Razem to trochę lepiej, mam nadzieję, pójdzie. Okay, action. Ready? Get set, go. And he's off. The crowd goes wild. Ra. O, tyle. Meet you on the other side. Listen, Mona, the fun house. You wanted to talk about what happened. Yeah. Well. Well, what, Max? Repeat, you're breaking up. Damn it. More commandos. Mona, can't you? Max? Max, come in. Can you hear me? Bastard. Huh? Ten sposób na to, żeby się rozwijać. Tak myślę, że jednak... Kazim, ona robi fajne przewrotki. To nie jest zbyt praktyczne w walce, ale... Safe. Czysto. Strzelają. Z tyłu. Ranie. Au. A? No, no nie bardzo. Weszliście. A? A, że demak się strzelali. Chyba nic z tej rzeczy. Wyszliśmy. Tutaj. Co przeszliście, chłopaki? Zobaczmy. O nie! Szczerze nie. A? The sirens had faded away. Mona must have been relieved. Some other emergency someplace else. Okay. Poszło. Słyszymy tą muzykę, możemy. Alright, save.
Nie lubię poziomów Mony, tam zawsze się zdarza coś takiego. Jeszcze ma coś do powiedzenia? Chyba nie. O nie! Jest gość z kałaszem, ale nie wiem gdzie. A to nie kałasz. Które się zaanonsowaliście, chłopaki? O nie, bullet time się skończył. Jeszcze jedna ważna zmiana, która bardzo mi się podobała w Max Payne 2 w porównaniu do 1. Mianowicie bullet time regeneruje się z czasem. W Max Payne 1 bullet time regenerował się tylko kiedy się kogoś zabijało. Jeżeli akurat się skończył bullet time, tak jak przed chwilą ja miałem, no to byłeś w niezłej dupie. Bo no, nie możesz sobie po prostu odczekać i aż ci się zregeneruje i wejść do pokoju, aż się zregeneruje, kiedy będziesz miał naładowany bullet time. Po prostu musisz tam wejść bez bullet time'a. W większości przypadków źle się to kończy. Ja się jeszcze strzela. Ale widzę cię. Okej, okay. Zadziałało. Zobacz, żeby się differently. Okej, dobra, to jest koniec poziomu. Found a lift. I'm on my way up. Firing a gun is a binary choice. You either pull the trigger or you don't. Oh, nie, 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 nie. Stop. Stop. Wait. Stay out of this, Max. You're only making it worse. You've been suspended. She's one of them. She's here to kill me. I'm doing my duty. She is a fugitive murder suspect. I'm taking her in. She resists. She gets shot. As surely as the bullet rips through the victim's flesh, organ and bone, it shatters the image of the man who presses the trigger. Easy. Back off, Payne. This is what I see when I look back. These moments, blinding as snow, they kill you, change you. You die and live again, remade. No, Mona. Winterson!
Ups. Okej. Więc oto miał Max wyrzuty sumienia na początku gry w szpitalu. Zastrzelił swoją koleżankę z pracy. A jak to wytłumaczę policji? Spend climbing out. You can still fall back down in an instant. Okej, Winterson tego nie przeżyła. Natomiast Max przeżył przestrzał, postrzał oraz padek. We're losing him. Multiple gunshot wounds. Pupils blown, head trauma. God only knows what else. He's in shock. Start two large bore IVs, get him to ICU stat. He's not responding. This guy is a train wreck. I had chosen Mona. It felt like I had lost her. You're a real angel, Max. Okej, pora na koszmar. Nie ten typ koszmar. Max. 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 Mona. Max. Fizyka nam wariuje. Nie dramatycznej sytuacji. Max. Think, damn it. Think. Think, think. Wait. Just wait. I can figure this out. I can explain this. I can fix it. I can make it better. Think. Nie wytłumaczysz, Max, zabójstwa policjanta. My wife, my baby. I shot them. I buried them under the rose bush in the backyard. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. To było gdzieś chyba jeszcze wspominane gdzieś indziej, ale nie pamiętam gdzie. Okej, okay, to już wiemy, Max. Czego się ona dotknie, eksploduje. Max. Okej, okay, to było ciekawe. Mona Sachs na Max. Stay out of this, Max. You're only making it worse. You've been suspended. She's one of them. She's here to kill me. I'm doing my duty. She is a fugitive murder suspect. I'm taking her in. She resists. She gets shot. Easy. Back off, Payne. No, Mona. Winterson. Okej. Okay. W okazji tak, to jest ciekawe co Mona powiedziała, she's one of them. Nie wiem kto steruje cleanersami, ale możliwe, że Winterson z nimi współpracowała w takim razie. Może to mieli na myśli ci cleanersi, kiedy mówili, że sprawa zostanie załatwiona w inny sposób. Find out who. Solve the case. Promise me. Promise me, Pete. Stay true to the badge.
okej, tylko kiedy Max to śnił, to jeszcze brawura żył, więc... Urokowanie. Okej, jesteśmy na kariacie. She is a murderer. Max, she's after us. She's one of them. Max, it's your duty as a detective. Duty? That's the best you can do. Back off, Payne. Max, stay back. Winterson's phone. Max, dearest of all my what? Lad. Too late, Max. You are under arrest for murder. I'm doing this for you, Max. A bullet in the head. I can end the pain. That you Winterson? Nie, to nie ma sensu. You come too, amidst the wreckage of your own making. Do you stay there, eyes squeezed shut, afraid to move, hoping to bleed to death? Or do you crawl out, help your loved ones, make sure the fire doesn't spread, try to fix it? All this time, we got the fable of Sleeping Beauty wrong. All units are in position. To też jest ciekawe, co to? The prince didn't kiss her to wake her up. No one who slept for 100 years is likely to wake up. Okay, people, get ready to go in. We are gonna hit the place. It was the other way around. He kisses her to wake himself up from the nightmare that has brought him there. Max Payne sypie ciekawymi cytatami. Dobra. Ale to będzie mały cliffhanger na razie. When I had woken up in the hospital earlier tonight, I had thought things couldn't get any worse. I was wrong. Fast forward from that to Winterson's body at the hospital morgue. I was a murderer, a cop killer. There are things in life you cannot choose, how you feel. I had lain at the bottom of the hole long enough. Too long. Wodka. Give up! You have nowhere to run! The cleaning company commandos were coming for me. I needed a gun. I needed to get past them. Hope the painkillers were enough to keep me on my feet. Miller, Mitchum here. Dobra, w każdym razie to będzie na koniec na dzisiaj. No cóż. Mam nadzieję, że się podobało. Tak jak wspomniałem, mam nadzieję zrobić trochę bardziej klasyczny let's play. Całkiem szybko nam poszło, jest tak. Jesteśmy tutaj jest tak więcej dwóch trzecich gry. Co prawda to ostatnia jedna trzecia jest najcięższa. A myślę, że na następny razem uda się już kończyć. No i cóż. Mam nadzieję, że Wam się podobało oglądać na streamie lub jako nagranie na YouTubie. Wracamy jakoś w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję dokończyć to już za następnym razem. I to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Hej!